dał nam Blue Home Portal. Gościu, to nie jest śmieć! Tam lepiej nie wchodzić, ale... Wychodzimy na całkowicie nowy biom! Witam wszystkich bardzo serdecznie na Impo! Witam was w tym odcinku ze Slime Ranchera 2! Sporo ostatnio zwiedziliśmy, dlatego pora na to, żebyśmy zrobili coś innego plus zwiedzania, a dokładniej zaczęli coś odblokowywać. Pierwsze co możemy zrobić, to przydać nowe wiadomości, albo posłuchać nowe wiadomości. Nie no, w sumie przydać, bo oni nie gadają, oni tylko piszą. Zobaczmy, od koło mam nowe wiadomości i mamy tylko od jednej osoby nowe wiadomości, okej, okay, czyli tylko od Mochi Miles. Thomas nam do powiedzenia, Mochi Miles. Cześć Bea, znalazłam coś, co zamierzałam wyrzucić, ale potem pomyślałam, hej, Bea, czyli my, lubimy śmieciowe rzeczy, których ja nie potrzebuję, czyli on nie potrzebuje. I ona mówi do nas, że pomyślała, że pokochamy to. To masz nam do oddania. Możesz mi podziękować później. Now available in the fabricator Ash Blooms. O, dała nam wyglądowy schemat na jakieś kwiatki. What? Tak po prostu. Okej, okay, ale fajnie. Ej, miło z jej strony. Naprawdę miło z jej strony. No moje słodkie grubaski macie. Macie jedzonko, jesteście bardzo głodni. Tyle wam styknie. No, widzisz, mamy no maksa kryształków. To sobie teraz sprzedajmy ich. A tu sytuacja jest taka sama. Też jest wszystko no maksa. O kurde, wyskakują mi z mojej bazy. Wy, gnoj jedne. Spalać stąd do bazy. Znaczy, nie do bazy, tylko do klatki. No, szybko muszę to sprzedać, tej temy, co mam. Zarobię sobie pieniądze, nie wiem po co, ale zarobimy. To się chyba liczy. Pieniądze warto mieć, bo pieniądze... Można kupić rzeczy za pieniądze jakieś, na przykład. Do tego warto mieć trochę. Więc... A trochę, czyli 3000 złociszy, na przykład. Już, macie, proszę bardzo, już, ja jako nie żro, to oni tak się niepokoją, tak skaczą, a co dzikusy, naprawdę. I tu Max też, super. To też sobie sprzedam, a to coś będzie kosztować już, bo po 30 to kosztuje. Mamy 5000 złociszy, ta nawet nie idę, bo to tam będzie masakra, to pewnie zapełnione wszystko będzie. Chociaż potrzebuję mango, a dokładniej muszę ich nakarmić, bo też wyskakują dość mocno, ale... Wybuchniemy sobie wielkiego honorowego slajma. Macie proszę jedzonko, a te mango, które tutaj zbieram ze sobą, to biorę ze sobą, żeby nakarmić tego wielkiego gnoja. A mamy go na mapie tutaj. I sobie tu przyjdziemy i go buchniemy i zobaczymy, co jest w stanie, jak go wybuchniemy. Czy odblokuje nam się jakiś teleport, czy może jakieś nowe itemy. Mam do buchnięcia jeszcze wiele slajmów różnych. Wow, naprawdę dużo slajmów mam do buchnięcia. A jeden z nich jest mięsożerny, dlatego będę musiał dużo kurczaków zebrać, żeby go buchnąć. Dlatego buchniemy sobie dwa slajmy w stanie. Teraz ja po drodze zbiorę dużo kurczaków. O, złoty slajmik! Czekaj! Slime, jak mogłeś! No nie! Dobra, oddaj mi to złote coś, dawaj. Dobra, oni to już zjeść nie mogą, więc chyba nie muszę się martwić. Mango? W tym miejscu? Jak to? Skąd? To drzewo to mango? Nie no, to nie drzewo chyba. A może drzewo mango? Lol, tu mango jest, nigdy nie widziałem, że tu mango było. Jak oni świecą w ogóle. Ale wyświecicie ładnie. Tak na złoto, jakbyście złote zjedli coś. Ale jesteśmy przy wielkim grubasku honejowym. Najedź się na maksa grubasku. Mam dla ciebie pyszne mango, które uwielbiasz. Ja sam uwielbiam mango, więc wiem, jak smaczne ono jest. Ale dużo honejowych slajmów, jej! Dobra, i co znajdziemy tutaj? Ja tu byłem chyba kiedyś, nie? Jakoś tam zbugowałem to... Tak, ja tu kiedyś byłem, to po prostu zbugowałem, więc nie zbugowałem tego, to nie jest bug, po prostu sprytnie to zrobiłem bardzo i dołem przeleciałem. No ale tu byliśmy, teraz mamy po prostu łatwiejsze przejście i wyjście, to łatwiejsze, to spoko. To będziemy musieli zrobić, w sumie moglibyśmy chyba teraz to już zrobić? Te mango już mogę wrzucić, bo mi nie jest potrzebne, to tylko 5 i tak. Powinien być gdzieś klejnocik i co nie? Po nich, o, może, nie, to nie ten klejnocik, co? To nie ten klejnocik. O, więcej kurczaków, to jest bardzo przydatne. O, może to ten klejnocik sprawdzę. Czy to ten klejnot? Tak, to ten klejnot, dobra, i myślałem, że to inny jak slime jest. Ale dobra, otwieramy przejście. A, i to jest wyjście po prostu tu, już byliśmy, przychodziliśmy kilka razy. Dobra, czyli to absolutnie potrzebne, jest chyba skrót tylko taki, nie? Tu jeszcze jakieś przejście, i też ten sam klejnot, dobra, to czemu nie, otworzę. I co nam da te przejście? Prawdopodobnie nic interesującego, to będzie wyjście, tak? Zakładam. I... Tu jest tak, wyjście zwykłe. Okej, dobra. Otworzyliśmy same wyjścia. No bo to jeżeli chodzi o tego slajma, to mamy zrobione. Elder Hena odblokowałem. No, mamy Hunter Slajma dużego. Jego też nakarmę tym wszystkim, co tylko mogę. Proszę bardzo, to mu nie starczy raczej. Wydaje mi się, że będę musiał znaleźć jeszcze więcej. Bo to chyba około 50 idzie, a ja tu mam z jakichś 3 ileś właśnie, nie stykło mu, więc muszę znaleźć więcej. Mam następne 11. Czy to już by mu wystarczy się naje? Czy w ogóle on może jeść te dzieciaki? Nie może. To było zresztą straszne. Ale dobra, masz te 11. Czy to ci styknie?
nie styknie. To ci powinno już całkowicie wystarczyć. Hunterowy slime i wystarczyło. Uda nam się go buchnąć. Pum! I wyleciała z niego tylko kupa i więcej hunterowych slime'ów. Przecież jak dużo tu jest, co tu się dzieje? Dobra, ale co to za miejsce? Ja chyba wspomniałem, to byłem na plecach jego. Tak, chyba tu byłem już raz. Tak, to jest takie dziwne zejście, taka dziwna będzie budowla, nie? Tak, ja tu już byłem, tu jest jaskinia, ale no, mam teraz przynajmniej przejście blokowane jakieś, nie? Więc zawsze coś. Spoko, bo znaleźć slime'a do puchnięcia, które sobie coś blokuje, więc może teraz z tym slime'em będzie ten o? Na przykład Angler Slime on miał, właśnie ten. Tylko do niego potrzebuje jeszcze więcej wyfarmić kurczaczków. A i mówiliście o tych statuach, że one się zmieniają w prawdziwe slimy. Czy coś ten deseń, jak chyba jest noc, coś takiego. Jest teraz dzień, więc są w kamień zmienione, więc zgaduję, że chodzi o noc. Nie pamiętam, ale no raczej to chodzi o noc. Zobaczymy sobie to, jak będzie noc na pewno. Ich jest strasznie dużo, oni są, te statuły są wszędzie ogólnie, dosłownie wszędzie są. Ale to jest dużo slime'ów, wow, jak to ładnie oni mają. Mega mi się to podoba. Te miejsce jest ogólnie piękne. Nie myślę, że aż dojdziemy sobie dalej, ponieważ tu jest taka dziwna energia, która wychodzi z tej wielkiej bramy, czy tego wielkiego coś. I jestem ciekaw, co będzie... Tam, gdzie ta energia jest, nie? Czy to jakiś będzie bajeczny kraj, czy nie wiadomo co, świat nowy, czy cokolwiek to będzie, nie? A tam dalej serio chyba by się dało się pójść. Wydaje mi się, że by się dało się... Tak, na pewno by się dało się pójść. Patrzcie, tu wygląda jak seria jakaś budowla. Tam jest jakiś biom, 100%. I my możemy do niego pewnie się dostać, zakładam. I tu jest chyba wielki slime, którego też będzie mogli buchnąć, tylko w nocy by trzeba to zrobić. Ej, ale to jest ciekawe, nie? Serio, trzeba to wrócić w nocy. Mamy sporo kurczaków. Teraz trzeba się dostać tylko do tego grubaska. A on chyba był gdzieś tam na dole, nie? Gdzieś tutaj. Tylko tak. Boję się, o, to jest tutaj. Bałem się spać, bo myślałem, że to woda jakaś jest. Ale on jest tutaj. Nakarmę go tym, bo chyba to lubi najbardziej, nie? Tak, on lubi to najbardziej, więc to działa jak raz dwa. Więc 14 tego mamy. Tego jeszcze 30 plus tamte dwa. Czy tam 28 tego mieliśmy, nie wiem. Powinno chyba starczyć. Okej, okay, nie starczyło. Ale jego ulubione żarcie są tutaj, o, więc idealnie. I jeszcze nam dwa kurczaczki padły. Może to już styknie. Powinno, uwaga, tak stykło nam, stykło. O, dziwne oczy ma jak wybucha. I se buchną. I to nam odblokowuje po prostu wejście na górę. I to tyle. Okej, okay. Super. Przeszliśmy dalej, jej. Dobra, to zostały nam w sumie dwa slajmy tutaj tylko. Oprócz tego jednego jeszcze, który w nocy da się tylko buchnąć. A, ten slime to jest ten slime. Okej, okay. Czyli mam go oznaczonego, myślę. Że nie będę miał go zastrzonego, dopóki nas nie będzie, ale jednak mam. I tego slime'a jeszcze wiadomo, sobie nie odblokowaliśmy, więc nie wiem, co on je i czym on jest, dlatego spróbujemy sobie buchnąć slime'a motylkowego. O, tu mamy wrota jeszcze nowe i możemy użyć ich, dając honejowego plorta. Dobra, to zrobimy to. Czekaj! Złoty slime masz! Nie, tylko raz mi się udało, znowu tylko raz mi się udało. Ale dobra, ważne, że mamy jeszcze jednego plorta. Złotego. I tego już nie sprzedaję, bo mamy hajsu wystarczająco i mogę mieć go w sumie nieskończoność. Dlatego wszystkie złote plorty, jakie będę miał, będę zbierał ze sobą. I może będą jakieś craftingi związane z złotymi plortami. Gdyby tak było, to będziemy ubezpieczeni. Zbudowałem sobie pomieszczenie dla kurczaczków, żeby sobie je przechowywać. Tak na przyszłość, jakby były jakieś slimy, które by ich wymagały, to będę miał... tutaj trochę ich. Nasze złote plorty będą w tym oto miejscu, przynajmniej póki co. A, i co do nektaru, czyli tej oto rzeczy tutaj, którą mamy, o, to z tego, co właśnie czytam komentarze wasze, tego na razie nie da się farmić w żaden sposób, więc jedyny sposób, żeby to mieć, to trzeba to znaleźć, a to jest ulubione jedzenie motylkowych slajmów, dlatego będziemy musieli połączyć motylkowe slajmy z kimś, kto też je jakieś jedzenie typu właśnie owoce albo warzywa, żeby móc jeść jego ulubione jedzenie i żeby działała bonus, double, że tak powiem. O, mamy nową wiadomość i o sobie dwóch osób. Dobra, najpierw sprawdźmy od Ogdena Ortiza. Cześć, jak tam się czujesz? Gdy czuję się samotny, wychodzę i robię coś fajnego dla kumpla. Sprawia, że czuję się lepiej, jak padający deszcz, który pada za każdym razem, coś takiego. To taki mój sposób powiedzenia, że myślę o tobie. Ale miło z jego strony. O, i dał nam prezent. Tal Emerald Cypress. Czyli dał nam po prostu wielkie drzewo. Schemat na wielkie drzewo. Wiktor Humphries, co ty masz nam do powiedzenia? Ach, Beatrix. Czyściłem sobie laboratorium i znalazłem to. Może ty znajdziesz do tego jakieś zastosowanie? Wierzę, że nadal działa. Wiesz, jak to mówią. Dla jednego śmieć, dla drugiego wspaniały prezent. Proszę bardzo. Zgadzam się. Spontaniczność mnie przeraża. Dał nam Blue Home Portal. Gościu, to nie jest śmieć. Ani trochę to nie był śmieć. To jest portal. Portal mi dał. Ale kozak, dobra, jak on mógł nazwać coś? Aj, kumplu. Dobra, nie, to jestem wdzięczny za to datą. Ale, ej, co to mili? Prezenty mi dają, co myślę, co chodzi? Całe te prezenty mi dają. Dobra, jak się robi ten portal, powiedz mi, proszę. Ten oto portal kraftuje się tak
Tak, możemy go zrobić. Ej, ja zrobię, bo mi się przyda w sumie. No, przyda mi się portal. Dobra, to rok plorty tylko potrzebujemy, to łatwo. Nie wiecie, już w moim ekipunku to przygotowane mam owocki na to, żeby buchnąć trochę slajmów. Zaraz to zrobimy. Dobra, wciągaj moje plorty. A teraz dawaj mi teleporta. Puuu, mamy teleporta blue. Jest tu jeszcze jeden teleport, którego na razie nie zrobimy, bo Debrina musiałbym mieć. W sumie mogę to zrobić. A, zróbmy to. Proszę cię bardzo, Raffinery Linku, znaczy to nie Link, to jest Raffinery po prostu. I robimy sobie Yellow Home Portal. Not enough. A, Cotton Port. Pum! Pam! I mamy dwa teleporty gotowe do użycia. Nie wiem, jak ich używać, bo wcześniej, wiecie, użyłem tego teleportu, to użyłem go bardzo, bardzo błędnie. On jest... ja już go usunąłem. A, zaraz, ja go usunąłem i chyba zrobiłem go teraz z początku, czy mi się wydaje? Możliwe. No bo na razie nie będę sobie tych teleportów, bo one działają chyba bardzo okropnie. Czyli tak, że wszystkie teleporty topają do jednego miejsca. I mam nadzieję, że tak nie jest, ale zobaczymy. Przetestujemy. Postawię tego teleporta w miejsce, gdzie zmierzam. Czyli do na przykład modelkowego slajma. Gdzieś tam sobie go postawię. Jesteśmy przed wielką bramu i myślałem nad tym, że właśnie tu postać jeden z tych portali. Slime chyba go zniszczyć nie mogą, nie? Więc o to się martwić nie powinien, dlatego tutaj sobie postawię jeden. I niech to będzie na przykład blue teleport, bo tu jest dość niebiesko, więc niech będzie blue. Install gadget, the gadget is installed permanently until demolition. Tak, bierzemy to i mamy. Nie będę w twoim na razie, wejdę sobie. Ale on w ogóle ładnie wygląda, jak ma ładne połączenie kolorów. Ale ładny. Ale mi się podoba bardzo. Ej, fajne już połączenie kolorów, bardzo mi się podoba. Jak oni fajnie wyglądają. Wejdziemy sobie w niego później, zobaczymy, co się stanie, jak w niego wejdziemy. Najpierw zrobię motylkowego slime'a. W ogóle co to jest takie? Ale slime, który ma w głowie slajma. Wow, czy taki slime będzie? Ale on strasznie wygląda. On wygląda jak taki potworowy slime trochę. Tak wygląda. Jakby mu slime z głowy rosnął. A ty gdzie? Gdzie? Oj, oj. Gdzie był ten? Dobra, gdzieś był, pojawił się i zniknął od razu ten świecący slime, który daje złote plorty. Czyli złoty slime w sumie, no tak, to złoty slime przecież jest. A, motylkowy slime jest na górze, lolcie, ja idę. Motylkowy slimiku, mam na ciebie jedzonko. Ogółem to nie ma tu żadnych twoich... Co? Diet nektar? Co? To ja będę musiał nektar mu dać. Ale przecież tego nie da się farmić i to jest strasznie rzadkie. Jo, nie wierzę w to, ale ej, czyli jednak ten motylkowy slime coś... Jak on nic nie odblokuje... Jak ja go buchnę kiedyś i on nic nie odblokuje, to będzie beka, to będzie beka. No bo ten nektar strasznie ciężko znaleźć, ja tylko jedno miejsce znalazłem, gdzie ten nektar był. A te miejsce było dokładnie tutaj. Ciekawe, czy to jest nektar, leży sobie gdzieś może. Chyba tak na wszelki to was wyrzucę, bo nie chciałbym, żebyście zjedli mi... Ale kurczę, naprawdę tak to działa? Nie mogę sobie tego nektaru... Ja będę musiał ogarnąć, jak zdobyć nektar, bo to na pewno się jakoś zdobyć w większej ilości. Póki co, znalazłem tylko jeden i to było strasznie rzadkie odkrycie. Może skąd nektar leci z tego czegoś? Możecie mi napisać, jak wiecie skąd nektar leci, możecie mi napisać i postaram się ten nektar ten pozbierać i nakarmić tego slime'a i go buchnąć. Będzie to nie będzie jakieś super, super trudne. A teraz, skoro nie mogę tego zrobić, to idziemy buchnąć innego slime'a w takim razie. Jako, że wracam do bazy, to sprosimy przy okazji, jak ten portal działa, nie? Wchodzimy sobie do niego i na stepa. To jest zły znak. No właśnie, dlatego. I tak działa nasz portal. Nie mogę za bardzo nic z tym zrobić, ani to kliknąć, ani nic. Czyli od teraz tak portale będą działać, że ja będę musiał całe te drogi przechodzić i iść do tych miejsc. Będę sobie mógł najwyżej wrócić szybciej do domu. No, trochę lipa bym powiedział. W poprzedniej wersji Slamczera było tyle fajnie, że mogłem się tepnąć z tego miejsca, do tego wrócić i tak dalej, i tak dalej. A teraz nie mogę. Słabo trochę. Nie wiem, czemu tak zrobili, szczerze, to dziwna decyzja, ale no... No, niech będzie, nie? Kolej na ciebie, nietoperze slime. Mam twoje ulubione jedzenie, dlatego odsuń się, jakbyś mógł. Bo chcę zobaczyć, co jest za twoją pupą. W sensie za tobą, po prostu. Wybuchnij, pyk! I otwiera on nam prawdopodobnie przejście do nowego biomu. Wow, co to jakieś kryształy na ścianie? Co to jest? Nie mam pojęcia, ale tutaj nie byliśmy nigdy. What? No i lawa płynie, ale fajnie, to wygląda jak miód w sumie, lejący się, a nie lawa. Ale to jednak lawa, to jednak lawa. Tam lepiej nie wchodzić, ale... Wychodzimy na całkowicie nowy biom! Ale on jest ładny! Ale fajnie! I możemy wygrać mapę! Tam jest wielki wulkan i tu jest w ogóle... Pełno lawy i wszystkiego, a tu jest tam jakaś dżungla. Ale fajnie. Dobra, co my tu możemy znaleźć? Na pewno nowe slajmy jakieś, nie? Ale pewnie nie będzie ich tak na start, tylko gdzieś później będą. No bo tak właśnie zauważyłem, że tak jest. Że one tak trochę później są. No bo to sobie powiedzmy, że lekko pozwiedzajmy te miejsce, tak leciutko na razie. Mamy od razu tu mapę, dlatego ją odblokuję jako pierwsze. Pyk, zobacz co tam się mówię, to nam się odblokuje. Ale fajowo.
patrz jak to wygląda, kurde. Dobra, tu pewnie będzie jakiś unikalny slime, którego ciężko będzie odblokować, zgaduję. Mamy robocika na górze. I co ty masz, robociku, do powiedzenia nam? Nigdy nie byłem w stanie wyciągnąć wniosku, czy te fale pryzmatyczne spowodowały tą całą erupcję lawy na powierzchni, ale wierzę, że tak było. Tęczowa trawa i opalowe kamienie są naprawdę fajne do zobaczenia. To wszystko jest ekosystemem i ze sobą koegzystuje. Do pewnego stopnia. Ale ta lawa, ona jest przełomowa. Zgaduję, że zaczęło się tak. Wyszło o kilka stopni przez ostatnie lata, które ciężko jest zauważyć i pewnego dnia gotujesz się. Chciałbym mieć teraz pieska, którego mógłbym sobie pogłaskać. Okej, ten typ się zna na rzeczy z tego, co tu pisze. I próbował się zastanowić, czemu tu jest lawa i czemu to się w ogóle dzieje. Ale po prostu erupcja wulkanu, nie? Którą ciężko jest zauważyć, nie? I po prostu się stała i nagle wszyscy się ugotowali. Chyba, chociaż wydaje się, jakby mniej więcej radziło wszystko tutaj jakoś. Dobra, chodźmy dalej. Mamy tu wielką bramę. I bramy broni przeciwnik. Wielki gladiator. Potężny boss. A mianowicie lawowy slime. I możemy sobie go buchnąć, ale nie mam dla niego jedzonka, bo na niego idzie mięso. Ale on daje nam możliwość przejścia prawdopodobnie do takiej samej struktury, jaka jest o tutaj, którą broni, o ten slime chyba. Tylko że u nas broni ją boom slime. I da nam prawdopodobnie przejście do tej bramy. I może by się dało się wejść za tą bramę, choć nie wygląda, jakby tam coś było. Ej, zaraz, tu coś. Ło, takie sprzęty chyba są. Ej, no, tam jakieś sprzęty są. Dobra, odblokujemy sobie w któregoś razu to. Oczywiście sobie to odblokujemy. Będziemy mogli w końcu zobaczyć, co jest za tymi oto bramami, bo to jest chyba taka sama struktura jak tam. Przynajmniej bardzo podobna, wydaje mi się. A czy mamy tu coś nowego? Wygląda to, że tu nowych slimów jednak nie ma, a myślałem, że jednak jakieś nowe slimy będą. Choć może w tych miejscach, gdzie są bardziej te dżungle, może tu coś by było. Tu jakieś w ogóle przejście mam, jakby schodki. Może coś na górze będzie. I na górze chyba. Chyba nie ma nic, dosłownie. Nie wiem, czemu takie dziwne schody zrobili. Ale jest na pewno wysoko, choć tu jest jakby przejście. Może to coś znajdę, jednak może skrzynkę. Tak, to jest dobre miejsce na schowanie skrzynki, żeby być szczery. To jest tak jakby, nie no, tu jest normalnie przejście tak jakby. Teraz są na górę. Ej, tu jest coś tu jest. Jestem, ale nic tu nie ma. Ej, naprawdę tu nic nie będzie, to jest takie dziwne przejście zrobione. No, przejdę trochę dalej i jest tu lawa płynąca, więc chyba o to chodziło, żeby się móc pójść do lawy, ale no, jakbym chciał pójść do lawy, to bym sobie po prostu w lawę wszedł, a tak to chyba tu jednak nic nie ma. Szkoda, bo to było dobre miejsce na ukrycie jakiejś skrzynki czy czegoś takiego. No do tej lawy iść nie chcę, bo to raczej dobry pomysł nie będzie. Wow, ta lawa tu w ogóle spada do wody nawet. Tu jest jakaś jaskinia, która jest pełna lawy. Może naprawdę tu jakoś przelecieć i coś znajdziemy. Jest opening, zależy opening, dobra, super. Mamy opening. Co to? Ło, lawowe slimy! O kurde! Lawowe slimy, ej, ich jeszcze nie miałem. Dobra, ja chcę te lawowe slimy. Muszę niestety pozbyć się tych pogo fruitów. Już trudno. Ej, co za rzecz to jest? A, to po prostu kryształki. Chodźcie tu lawowe slimy! Ja, lawowe slimy mamy! O tak! Tych slimy już nie mieliśmy, więc jednak są nowe slimy, widzicie? Jednak coś nowego jest. Znaczy, one były w starym slime męczerze, nie? Ale nadal nowy slime tutaj dla nas. Dobra, co mamy w openingu? Panik! Otwórz się, magma pool, dobra, czyli wyglądowa rzecz, czyli nic jakiegoś nowego, jeżeli chodzi o upgrade'y, ale nadal dość ładna rzecz. Jestem w miejscu, z którym chyba nigdy nie byłem jeszcze, wydaje mi się, no na pewno tu jeszcze nie byłem. I następny opening widzę, uuu. Dobra, lecę od niego od razu. Pokaż, co masz w środku. Uwaga! I tal magma, czyli nadal coś wyglądowe, nowe. Dobra, w sumie jak jestem w takim miejscu, to tu jest dobre miejsce na postawienie teleportu i chyba postawimy go tutaj albo gdzieś tam. Nie, to jest ładne miejsce, bo to tak ładnie wygląda wszystko, nie? Dobra. No kurde, chyba tam byłoby lepiej, co? Postawić ten teleport. Dobra, no ale to jest ładne miejsce. Nie, postawię go tutaj. No, postawię go tutaj, tu jest ładne miejsce. Będę że później się nawet coś zmieni czy coś. Ale będzie tutaj. Dobra, wracamy sobie do chaty. Trzeba zrobić miejsce dla tych lawowych slajmów. Na razie postawimy te slajmy może tutaj. I one chyba idą do inceratora, tak? Bo wątpię, że do czegokolwiek innego. A może jednak nie? Aż... co to jest? Oto. A, o, teraz jest dla nich, tak? I oni sobie tu wchodzą do tego popiołu. I to jest ich klatka, w której one będą szczęśliwi. Nie wiem w sumie, czym oni są, ale już zjadają pył. Dałaś mi to. O tak, mamy 6 od nich plortów. Nie będę sprzedał tych plortów, to na pewno. Raczej one przydadzą mi się do craftingu.
możliwe, że jakiegoś. Ej, nie dam jeszcze jednego im tam. Ale to idzie do schowania. Dlatego kupujemy sobie jeszcze jedną przedziałkę taką. I się do czegoś to w przyszłości przyda może. Ci wypadli znowu, wpadli mi z klatki. Ej, co jest z nimi tak? Oni są strasznie szaleni. Oni są powaleni jacyś. Wywaliśmy do klatki gnoi jedne. Pewnie myśleliście, że zapomniałem, ale nie, nie zapomniałem o tych drzwiach tutaj, które jeszcze nie otworzyliśmy. A mówiłem, że otworzę je. I gdzie one zmierzają? Do jakiego miejsca? A do tego! To jest taki skrót ogromny! Patrzcie! Pyk! Tu był cholerny slime ten! Okej, dobra, to jest taki skrócik, spoko. Zwiedziliśmy dość sporo, wam powiem, i też sporo slime'u buchnęliśmy. Jeżeli wam się podobało, nie zapomnijcie zostawić łapki, napisać komentarz i kliknąć ten soczysty czerwony guzik o nazwie subskrybuj. Ja już będę kończył, a wam dziękuję za oglądanie. Bye bye!